2 lutego, tuż przed godziną 18, na skrzyżowaniu drogi krajowej 32 z drogą 286 z Czarnowic do Gubina doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych. Kierująca Oplem Astrą jadąca w kierunku Gubina wymusiła pierwszeństwo przejazdu prawidłowo poruszającemu się w kierunku granicy kierowcy Mazdy. Na miejscu kolizji pojawił się patrol policji oraz 2 zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniu najbardziej ucierpiała kierująca Oplem Astrą, którą do przybycia lekarza zajmowali się funkcjonariusze Straży Pożarnej. Karetki pogotowia ratunkowego przybyły na miejsce kolizji po około 20 minutach. Z pewnością nie jest to wina ratowników medycznych, ale na pewno jest to wielki problem starosty oraz zarządu powiatu, który doprowadził do takiej sytuacji. I w ogóle nie stara się, aby problem w jakikolwiek sposób rozwiązać. Panie starosto, ile trzeba jeszcze takich sytuacji, aby zrozumiał pan, jakim błędem było pozwolenie na przeniesienie szpitala? Prosto jechał? Ja jechałem prosto od Kostra. A ta pani tu? Jedno przeskoczyło mi, już zwolniłem do 60. No. Dziękować Bogu. I zobaczyłem tylko przed zbocznej szyby, że tam wystaje głowa, nie? No i odskoczyłem do lewej. Dziękować Bogu, bym zabił dziewuchę. No. Bym zabił dziewuchę, w cholerę. Jest pechowa krzyżówka. No i progi, no i dali zwalniająca benzyna, o falgacza, no mówię, no falgą, wszystko kołem dostało. Trzy osoby dorosłe i dziecko. Trzy dorosłe, dziecko 5 lat. To szybko, 6, bo w tym roku 6. Thank you.
Tak, dobra, to fajnie tutaj. On sam położył. Taki mały system. Zimno w tym sandali. Połóż może się prześpić trochę. Co? Nie jesteś zmęczona? Nie? A tak mi szkoda. No za nie wiedzą. Mam taki inteligentny, jak na dziewczy mi przyjmą. Zdamy się na nowe. Co nie, dalej nie robię. Nie było, znaczy nie było. Nie było, że to nie było w stanie do celu. O, jest siostra. Jak właśnie kawę się pojedzie? Nie, nie robię. Na pewno? No. Tak. Pani, dobrze? Tak. To nie jest, bo, ale muszę zapisać reakcję, to chyba nie jest. No, ale teraz nie powiem.